Dowódca biega tam. Nie ma rękawek. Jednego czerwonego już mam. Gdzie czerwony? Czerwony jeszcze. Ile miałeś zielonych? Trzech zielonych. Okej, to jeszcze raz, tak? Nie, ale no to by zareagował. Badaliście? Tak. Stop zobów? Tak. Jaki masz uraz? Spokojnie. Oceniłeś ABC. Bardzo jest przytomny. Jest nieprzytomny, oddycha. Prawda? Dostał tlen? Okej, czyli żyje. Czyli sprawdzą jeszcze. To zapnijcie z powrotem klocki. Jest około... Jak długo wiesz, że to nie ma w te pilarne? 5 sekund? Czyli jest to też stan zagrożenia życia. Prawda? Dlatego mamy zaburzenie krążenia. Dowódca, mamy żółtek. Sekundkę. I spróbujemy jeszcze raz go przełożyć dalej. Raz, dwa, trzy. I wyciągamy go. Zakładamy. Dobra, trzymaj się. Dociągamy później od góry do dołu, pojedziemy. No nie mają to. Później to co widać, a później robisz badanie uwagowe i po prostu to co nie jest widoczne. On mógł zostawić tą głowę. No, potem przewodowi i pomóc ci na przykład. Chodzi o to zatamować, nie? Zatamować. Więc mówię, głowa no to wiadomo, że mamy ją stabilizować cały czas, bo jest urazowy, nie?